Zapraszam Cię na dzisiejszy trening mięśni brzucha. Zrobimy sobie 4 ciekawe i skuteczne ćwiczenia z wykorzystaniem gum oporowych, mini bands. Jeśli jeszcze ich nie masz, zapraszam Cię do mojego sklepu jestforma.pl. Do dzisiejszego treningu będą nam potrzebne tylko one. Dzisiaj witam Cię trochę inaczej niż zawsze, ponieważ nie z tego miejsca, w którym pokazywałam ćwiczenia, nagrywam wstęp i zakończenie później, ponieważ nie nagrałam tego wtedy, kiedy nagrywałam ćwiczenia, ale myślę, że to nie ma kompletnie znaczenia, nie będzie Ci to przeszkadzało w treningu. Mam nadzieję, że jesteś gotowa, zaczynamy! W pierwszym ćwiczeniu leżymy na plecach, unosimy nogi i uginamy je pod kątem prostym. Guma jest na stopach i na zmianę raz z prawą nogą, raz lewą lekko dotykamy podłogi, naciągamy gumę. Zaczynamy. Mamy 15 powtórzeń na każdą nogę. Noga, która zostaje w górze, ma zostać w tym samym miejscu. Spróbuj, żeby najlepiej była nieruchomo. I drugą nogą mocno ciągnij gumę do dołu. W momencie, kiedy naciągamy gumę, brzuch jest najbardziej napięty. Wtedy też robimy wydech ustami. Kiedy noga wraca do góry, wdech nosem. Ostatnie powtórzenia. Kolejne ćwiczenie. Tutaj też leżymy na plecach, nogi wyprostowane, guma nadal na stopach i przyciągamy na zmianę kolana jak najmocniej do klatki piersiowej i tutaj przytrzymujemy ten ruch na sekundę. W momencie, kiedy kolano idzie do klatki piersiowej, czy tam do brzucha, wtedy robimy mocny wydech ustami, a kiedy noga wraca, wdech nosem. Mamy 15 powtórzeń na nogę. Pamiętaj o tym oddechu, mocno napinamy brzuch. Jeśli jest to dla Ciebie za słabe ćwiczenie, weź sobie mocniejszą gumę, żeby stawiała Ci większy opór, żebyś musiała więcej siły włożyć w ten ruch, kiedy przyciągasz kolano do klatki piersiowej. Ostatnie powtórzenia. I kolejne ćwiczenie. Znów leżymy na plecach. I teraz robimy takie brzuszki z rowerkiem, czyli połączenie ćwiczenia wcześniejszego, kiedy uginałyśmy nogi do klatki piersiowej, guma jest zahaczona nadal o stopy. I do tego robimy spięcia brzucha, unosimy łopatki i staramy się dotknąć prawym łokciem do lewego kolana. Nogi w tym ćwiczeniu także jak najmocniej staramy się dociągnąć do klatki piersiowej. Kiedy nogę prostujemy, nie opiera się ona o podłogę, nie dotyka podłogi, tylko jest nad ziemią, równolegle do ziemi. Wdech nosem, wdech ustami, pamiętaj cały czas o oddechu. Mamy 15 powtórzeń na nogę. Ostatnie powtórzenia. W ostatnim ćwiczeniu zmieniamy pozycję, przechodzimy do planku, opieramy się na przedramionach. Jeśli nie możesz tego zrobić na przedramionach, możesz spokojnie też oprzeć się na dłoniach. W
Wtedy będzie to takie małe ułatwienie dla Ciebie. Guma zahaczona jest o kostki i otwieramy i zamykamy. Szybki wdech i wydech. Oddech tutaj jest bardzo ważny i robimy 25 powtórzeń. Ostatnie powtórzenia i mamy koniec pierwszej serii. Pierwsza seria za nami. Teraz polecam Ci zrobić od 2 do 3 minut przerwy. W tym czasie rozciągnij sobie mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu. No i następnie powtórz całość jeszcze od 2 do 4 albo 5 razy. Zależy od Twoich możliwości. Jeśli te ćwiczenia się Tobie podobały, zostaw proszę łapkę w górę. Nie zapomnij też o subskrypcji kanału, jeśli interesuje Cię tematyka fit, tematyka zdrowia. Chciałabyś zobaczyć po prostu więcej moich filmów. Zapraszam Cię na moje profile instagramowe, facebookowe. Wszystkie linki jak zwykle masz w opisie pod filmem. W komentarzu możesz mi napisać coś miłego, albo które z tych ćwiczeń podobało się Tobie najbardziej. Jeśli któreś sprawiało trudności, napisz, które odczułaś najlepiej, jeśli chodzi o Twój brzuch. Co masz na myśli w tych tematach, możesz mi napisać, jeśli masz jakieś pytania, możesz je zadawać. Wszystkie komentarze aktualnie czytam, odpisuję na nie. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz po sobie ślad nie tylko w postaci łapki w górę, ale także w postaci komentarza. Życzę Ci powodzenia w kolejnych seriach. Mam nadzieję, że masz świetny dzień. Widzimy się za niedługo. Pa, pa!